Cześć, z tej strony Farel, witam w świątecznym odcinku specjalnym z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku koło Fortuny będzie decydowało o tym. Cześć, z tej strony JJ-ka. Wiem, że Farel teraz nagrywa koło Fortuny i będzie kupował świąteczne skiny. Poszedł teraz z joystickiem na chwilę na spacer, więc ja postanowiłam, że skorzystam z okazji i popsuję mu dzisiejszy odcinek. Będę dzisiaj takim Grinchem, wejdę na jego konto i wykupię mu wszystkie świąteczne skiny. No i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Okej, kochani, jesteśmy już w sklepie Farela. Jak widzimy, on ma 280 gemów, więc nie muszę mu dokupować żadnych gemów, żeby kupić te wszystkie skiny. Na początku kupmy tego najdroższego, ale musimy się streszczać, ponieważ Farel za chwilę przyjdzie. I uwaga, kupujemy najpierw czerwoną nosą Nitę. Juhu! Ale będzie w szoku, zobaczycie. Dobra, mamy czerwoną nosą Nitę. Kto tu jest następny? Święty Mikołaj. Dobra, bierzemy też świętego Mikołaja. A co? Jak nie moje gemy, to mogę się rządzić, nie? Jest! Mamy świętego Mikołaja. Szybko, szybko, musimy kupić jeszcze ostatniego skina. Pomocnica Penny. Okej, kolejne 50 gemów leci. I mamy ostatniego skina. Udało się, udało się. O nie. Przyszedł Farel. Nie zdążę uciec. Co teraz? Czego się cieszysz? Nic. Joystick, bierz ją. Co? Co narobiłaś już tutaj? Joystick. Ja, dziękuję. Kupiłaś mi wszystkie skiny. Jestem Grinchem dzisiaj. Popsułam ci święta. Nie wiem, jak teraz odcinek nazwę. Ewentualnie pomalujemy cię zaraz na zieloną farbą i wstawimy na miniaturkę, że Grinch popsuł święta. Co wy na to? Udało mi się! Jeżeli popsułam tak, święta! Jeżeli tak, łapeczka do góry. A ja coś wymyślę i JJ-kę pomalujemy. Dobra, moi drodzy, ja już jestem na miejscu i ostatnio pokazywałem wam zabawki z Chin i przyszły dwie do mnie. Leon oraz Spike. Powiem wam, że Spike naprawdę rewelacja, fajnie to wygląda, ale on taki, wiecie, no nie do końca. To można niby o tego zdjąć. Gdzie on ma oczy, ja się pytam? Gdzie on ma oczy? Tak mu cień pada po prostu, tak? Przez kaptur. No i tutaj ma rączki związane i coś takiego niebieskiego ma nałożonego. Nie wiem, po co w ogóle mu to na tych rękach, ale nieważne. Przetestujmy sobie skiny, które jakiś Grinch mi kupił. Okej, z tego co widzę, sklep jest wyczyszczony. Zobaczcie, jaki mam fajny teraz prześwitujący sweterek zielony. Jest kozacki. Okej, przetestujmy sobie... Na początku może Nitę, zobaczcie, mam już trzy skiny do Nity, ale ten jest naprawdę rewelacyjny misiek w szaliku, w tej przekozackiej zielonej czapce jest cudowny. Wybierzmy sobie Nitę i zagrajmy oczywiście starcie solo. Lecimy, moi kochani, z gierką. Wybrałem sobie drugi star power, czyli nadpobudliwy niedźwiedź. Teraz mój niedźwiedź będzie atakował łapą 2 czy 3 razy szybciej. Tu mamy Dynamike'a, który z pewnością będzie chciał tą skrzynkę, te dwie skrzynki u góry otworzyć. Czy nie widział ich? Co, on ślepy? Albo jest na awku? Jedno z dwóch. Dobra, więc jak otworzymy te dwie skrzynki, będzie cudownie. Powiem wam, że już nie mogę się doczekać, aż postawię swojego misia. Tam jest jakaś Nita. Dobra, Nitka. Tam tutaj, wiesz, już trochę power cubesów, więc wariacie, co ty świrujesz? Nie zabijesz mnie, nie ma szans. No właśnie, dziękuję. Byłaś darmowym power cubesem. Okej, poczekajmy teraz sobie spokojnie na życie. Jeszcze jeden, ewentualnie dwa strzały i będziemy mieli niedźwiedzia. Ja się boję tutaj na tej mapie. Kurczę, tu jeszcze soczki są. Właśnie koltów się boję na tej mapie. Dobrze, że nie ma ulta. Dobrze, że nie ma ulta. On wiedział, że mogę go powalić, mimo że miał soczek. Przejdźmy się może w te krzaczki. Będzie spokojnie tutaj. Nie ma żadnego bula, El Primo, Shelly w tych krzakach? Nie ma. Sprawdźmy sobie jeszcze te krzaczki. Tam jeden cubes jest, kurczę, wiecie, drugi cubes. Powiem tak, czat, że zawijam to. Dobra, mamy 5. Nieźle. 3 zadymiarzy już w grze tylko? Halo. Ems! Wielkie starcie. Ems na 7 i na soczku. Łojojojojoj. Łojojojojoj. Hop! Niedźwiadek. Dobra! Dobra nasza, dobra nasza. Nie wiem, czy ten niedźwiedź dojdzie do niej. Jej, jaki on jest piękny z tym szaliczkiem. Dawaj go! Ajajajaj. Nie, nie, nie. Muszę jakoś ją porobić. Hop, hop, hop. Leżysz! Nie, nie trafiłem! Nie trafiłem, nie trafiłem! Jejku, jejku, jejku. Nie dostała znowu? Ojeju, co tu się dzieje? Dobra, muszę uciekać. Leżysz!
Tak jest, udało się. Postawię jeszcze niedźwiedzia? Nie, nie udało się. Yeah, udało się wygrać nam ten meczyk. 10 puszek trafia do mnie. Teraz czas przetestować drugiego skina. Może tym razem Dynamike'a. Wybrałem sobie oczywiście drugi Star Power do Dynamike'a, który powoduje, że mój Ultimate Attack jest zwiększony plus 1000. Więc to jest naprawdę spoko Star Power. Po 2128 bije na samym początku, więc spoko. Teraz 2300. Czyli mój Ultimate Attack, podejrzewam, już się kręci koło 4000, więc totalny koks. Temu Coltowi trzeba drogę odciąć. Dostał? Nie dostał. Gdzie ten ból? Tutaj? Tak, tu jest ten ból. Leży. Dobra, Frank. Nie dostał. Dobra, ale dwa razy dostał od razu dynamitem. Mogłem troszeczkę jeszcze podbiec, bo w sumie Frank by nic mi nie zrobił. Tu jest dużo kamperów, więc trzeba uważać, bo tutaj są soczki na tej mapie, więc... Gdzie ten Frank? Go tu nie ma? Dobra, poczekajmy na amunicję. Mamy plus 3 amunicji. Jeszcze raz bym prześwietlił te krzaki. Tak, nie ma go. Tutaj? Tara. Odetnę jej drogę. Raz dostała. Okej, okay, Frank jest u góry. Tam jest Leoś, który prawdopodobnie padnie. Łap ulta, byku! 5000 Ultimate Attack! Jak ja biorę soczek i od razu tego El Primo będę raszował. Tu trochę do Tary. Nie dostała. Oj, oj, oj. Dobra, kolejny soczek. Ona będzie chciała ultem pewnie we mnie rzucić. To ja ich troszeczkę na tym soczku postraszę. Dobra, wolę w sumie walczyć chyba... Albo dobra. Powiem wam, że sztos totalny leży. Okej. Okay. Czy ktoś tutaj jest? W tych krzakach? Nie ma nikogo. A mi się wydaje, że ktoś tutaj jest. Frank! Nie, Frank! Zostaw mnie! Zostaw Dynamike'a biednego! Zostaw Mike'a! Tak jest! Przecież on miał mnie na strzała. Wystarczy, że zrobiłem zwód lewo, prawo i udało mi się wygrać. Au! Zostawcie łapeczkę, koniecznie! Świąteczną. Okej, okay, moi drodzy, gramy tym razem pomocnicą Penny. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Powiem wam, że... Każdy skin świąteczny idealnie się spisuje, raczej każda postać w sumie ze skinów, która ma skiny świątecznie, idealnie pasuje na tą mapę. Co jest, byku? Co jest z tym Darylem nie tak? On jakieś lagi ma, czy co? Dobra, porobiony na lajcie. Mortar tutaj, żeby tą Shelly odstraszyć. O kurczę, soczek jeszcze jest. Cudownie. Od razu jest mój ten soczek. Sobie albo otworzę szybciej skrzyneczki. Tak, ja się chyba skupię na skrzynkach, wiecie, z tym soczkiem. Dwa. Bomba. Po 4K bije na soczku, więc srogo. Konkretnie. Kurde. I ta skrzynka przepadnie. A tutaj mam mortar, więc tutaj raczej nic nie grozi do pewnego czasu. Nie wiem, czy ten Daryl... A, patrzcie, ten soczek stoi i czeka na kogoś. Się boję, że ten Daryl go weźmie i będzie chciał mnie podjechać. Tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Dawaj mortar, dobijaj go, hama. Mam wystarczającą ilość życia. Okej. Tego Darela bym porobił. Wiecie? Chętnie. Okej, mój mortar tutaj. Co tu się wydarzyło? Co tutaj się wydarzyło? Obydwoje się porobili, że tak powiem. I tutaj ktoś w krzakach stoi. Jest! I Bibi! Tak jest, już mortar... Mój mortar już ci widzi, przyjaciółko. To może zabawmy się z tą Bibi troszeczkę, wiecie? Ja bym nabił sobie jeszcze jednego ulta na niej. Górą pójdzie pewnie. Poczekajmy na życie. Nie, nie giń, byku. Ja cię nie będę bił. Po prostu uciekaj przed mortarem. Tak jest, uciekaj przed mortarem, wariacie. Uciekaj przed mortarem. Oj, będzie chciała mnie zaatakować. 4000 dostała. No to troszeczkę temperament jej ostudziłem. No dawaj, byku, dawaj, bo cię mortar zgasi. Bo cię Morty zgasi. Dobra, dam jej tego soczka. Dam jej tego soczka.
Wow, tutaj ładnie. No chodź ziomku po ziomku. Do końca walczymy. Do końca, byku. Dawaj, dawaj do mnie. GG, dałem mu szansę. No ale niestety jakoś wspaniale jej nie wykorzystał. 10 półprzek trafia na moje konto. Generalnie spoko gierka. Więc moi kochani, to by było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja chciałem jeszcze wam życzyć wszystkim wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się za wymiarze. Cześć!